Witam Państwa, mój dzisiejszy gość Sławomir Sierakowski z Krytyki Politycznej, współautor książki Społeczeństwo Populistów. Chwila reklamy. Czy ten tytuł jest trafny, albo czy nie mógłby być inny, to w dalszej części. To jest studium dzisiejszej Polski, partii władzy PiSu i elektoratu PiSu. To zacznę od tego naszego nieszczęsnego PiSu. Na czym polega fenomen tej partii, która skompromitowała się na wszystkie sposoby, powinna już nurkować, odchodzić w niebyt, tak jak AWS kiedyś czy SLD, a ma się świetnie. I to za jedną setną tego, co PiS robi, bo tych afer już mamy kilka dziennie, a kiedyś jedna taka by kosztowała posadę każdego ministra. A jeśli się nie mylę, to do Kowalczyka, który pozostał zresztą wicepremierem, ani jeden minister przez 8 lat tej władzy nie został zdymisjonowany przez premiera za jakąkolwiek aferę. Ja może tylko dodam i też odpowiem od razu na to pytanie, skąd ten tytuł, że my tu badamy całe społeczeństwo. Jesteśmy może w tym sensie bezlitośni, że rzeczywiście no, idziemy tak... No tak do środka, to znaczy nie jest tak, żebyśmy schlebiali społeczeństwo, bo dotąd to właśnie były dwie postawy wobec ludzi. Albo schlebianie im, w elektorat zawsze ma rację, wyborca zawsze ma rację, społeczeństwo się nie może mylić i tak dalej, i tak dalej. Na co Leszek Miller by ci powiedział, że społeczeństwo, głos Boga, jak wiadomo, jest, to nie zawsze społeczeństwo jest głosem Boga, że to bywa często głosem diabła, albo podszytym. No, ale to wszystko jest mimo wszystko jakaś mitologia, to są metafory. My staraliśmy się porozmawiać z ludźmi i to zrobiliśmy chyba największe takie badania po 1989 roku, bo zrobiliśmy tyle sondaży, że tam 20 tysięcy Polaków wystąpiło. Zrobiliśmy tyle grup fokusowych, w których ludzie są dużo bardziej szczerzy i to co więcej sami zaczynają mówić o rzeczach, które są dla nich ważne. Zrobiliśmy ich kilkadziesiąt. Plus wszystkie możliwe inne metodologie zastosowaliśmy, jakie zna humanistyka. I doszliście do wniosku. Doszliśmy do dość konkretnych wniosków. A znaczy, o tym fenomenie PiSu. To już ci powiem. Wiem, że PiS cię najbardziej interesuje, więc się nie martw, wszystko dostaniesz. Całą rzetelną, naukową, potwierdzoną, mam nadzieję, jakoś prawdę. To znaczy, fenomen PiSu polega rzeczywiście na tym, że ma dwa bardzo różne elektoraty. I to zapewnia mu aferoodporność. Jak to się dzieje? A mianowicie tak, że on ma ten fanatyczny elektorat, o którym zawsze sądziliśmy, że to on stanowi o sile PiSu, a okazuje się, że on stanowi o wieczności PiSu. To znaczy, to jest taki elektorat, co jak mu 500 zamierzysz, 500 zł, znaczy zrobisz 500 minus, to on i tak przekaczli. A czym to się różni od elektoratu SLD dwie dekady temu, o którym mówiliśmy, że 20-25 lat mają jak w banku? No ja tak nie mówiłem, to znaczy oni mieli rzeczywiście, może w tym sensie byli podobni, że też mieli coś w rodzaju żelaznego elektoratu, to znaczy takiego elektoratu, w którym ktoś tak mocno identyfikował z PRL-em albo z różnymi rzeczami z PRL-u, że rzeczywiście był gotów trwać przy tej partii bardzo długo. No ale to jest jednak elektorat, który miał termin ważności. Ten termin ważności jakoś minął. Znaczy dalej to jest partia, która na te 4-5 żelazne procent może liczyć. Nie ma? Ten elektorat nie jest związany z jakąś nostalgią po jakiejś epoce, więc może będzie związany nostalgią po tych 8 latach jakoś, bo to jest taki trochę PRL bis. Natomiast to, co daje władzę PiSowi, no to jest to, co żeśmy sformułowali jako elektorat cyniczny. Czyli to jest jakby... Czyli ta górka ponad... No to jest to ci, co robią różnicę, więc oni są bardzo ważni. Czy ja dobrze sobie to rozpisałem, że ten beton, powiedzmy, to jest elektorat fanatyczny, konserwatyzm plus nacjonalizm, a górka to jest głównie socjal. Ja bym powiedział, że ten fanatyczny elektorat to jest przede wszystkim elektorat takiej prowincji walczącej z elitami. I to jest stara Polska, stary polski problem, to od rozbiorów praktycznie, albo a właściwie jeszcze wcześniej, to jest to, co w humanistyce Andrzej Leder nazwał relacją folwarczną. To znaczy, to są ludzie, którym się długo mówiło wolność, 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 tak jak chłopom podczas rozbiorów mówiła szlachta, a oni się pytali, ale co z tego będziemy mieć? To jest ten elektorat, który zresztą Kaczyński bardzo świadomie sobie... A dzisiaj właścicielem folwarku jest Kaczyński.
No tak, i też stosuje bardzo taką folwarczną politykę klientelistyczną, nie liczącą się z jakimiś prawami demokracji, też taką, powiedziałbym, bezwzględną i niehonorową. Znaczy, pamiętajmy, że honor jest pojęciem jednak ograniczonym do jakiejś klasy społecznej. To jest raczej taka klasa elitarna. Natomiast na wsi liczy się pragmatyzm. I to jest racjonalne. Ja tego wcale nie krytykuję. To jest zupełnie normalna sprawa. Natomiast oczekiwanie od ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Trybunale Konstytucyjnym i mówienie im, że to jest honorowa sprawa, żeby tego Trybunału bronić, a jak oni mają jednomachorego ojca, mieszka na prowincji, zarabia 2000 zł i ktoś mu przychodzi i mówi, dam ci 500 albo 1000 zł, to trochę się nie ma co dziwić, że taki człowiek wybierze to, a nie Trybunał Konstytucyjny. Cały problem z PiS-em polega na tym, że wybory elektoratu PiS-u wcale nie są takie nieracjonalne. To wcale nie są ludzie, którzy chcą jakoś źle, to wcale nie są ludzie, którzy są jacyś nienormalni, tylko to są ludzie, którzy jak mają do wyboru, a wychowani są tak, jak są wychowani, jak mają do wyboru partię gotówki i partię władzy, no to wybiorą partię No gotówki. dobrze, ale z Ale tego, też, ale co, też dlaczego, z tego Tomek? co piszesz i mówisz, wynika, choć jest to wyjątkowo niepolityczny, politycznie niepoprawne i niesłuszne, że ta część, przynajmniej ta górka, rzeczywiście się sprzedała za to pieniądze, za socjal. Ja bym tego nie powiedział, że się sprzedała, no bo wiesz, może to tak wynika w jakimś takim skrócie myślowym, ale wiesz, to są wyborcy, którzy w ogóle najpierw dokonali jakiegoś własnego wyboru, którzy nie zmienili poglądów w tym sensie, że to są wyborcy bardzo dalece od PiS-u, ale oni uznali, że jak mamy takie usługi publiczne, jakie mamy w Polsce, jak mamy też do wyboru jakby zaufać państwu albo potraktować państwo jako okazję, Trzeba zadbać o siebie. to jest elektorat, który rzeczywiście nie ufa państwu, nie A ufa jak daje innym. państwo, to okej, kwitować, nie Tak, podpisywać. brać, nie kwitować. To znaczy, ale wiesz, gdyby to była Europa Zachodnia i ludzie by mieli poczucie, że jak partia im obieca reformę, to ta reforma zostanie przeprowadzona i te posługi publiczne się poprawią, no to pewnie by tak postąpili, żeby poparli tę partię reform. Ale jeśli to są ludzie, którzy żyją w państwie, które zawsze było wrogiem, bo komuniści, bo Rosja, albo bo elity, które też trochę o tym społeczeństwie zapomniały. Wiesz, populizm powstał, ten Kaczyńskiego powstał już z cynizmu takiego totalnego, ale pierwszy taki populizm, to on powstał z dość zdrowego odruchu. To znaczy, jak się ludzie poczuli, że wiesz, w 1989 roku to eksperci będą nadzorować transformację i nikt nie będzie społeczeństwa pytał, to takim zdrowym odruchem było jakoś się upomnieć o te swoje prawa, nawet jeśli to nie było estetyczne, tak jakbyś chciał. Natomiast już ten populizm 2.0, no to jest populizm bezwzględny, świadomie niszczący państwo, obliczony na utrzymanie władzy. A już populizm Konfederacji, to będzie już populizm 3.0, to już taki będzie populizm oderwany od jakichkolwiek w ogóle nie tylko ideałów, idei, ale czegokolwiek. To będzie taki czysty patchwork tego, co akurat może zagrać. I oni będą Słuchaj, czy to nie jest prorosyjscy, tak, że antyrosyjscy, antysystemowi. próbowaliście z panem Sadurą doścignąć naczelnego socjologa kraju, bo czasem mam wrażenie, że Kaczyński najlepiej rozumie Polskę, najlepiej rozumie przynajmniej część Polaków No wiesz, prawda i jest. nie zawaha się tej wiedzy No niestety, użyć. wiesz, no niestety i to jest. Że on czuje po prostu. I to jest wstydliwe trochę dla opozycji. Czuje lud po To prostu. znaczy, no wiesz, ale przede wszystkim go bada. Wiesz, oni sobie bardzo wcześnie postawili dział socjologii. Wcale niezłych socjologów sobie znaleźli. I wiesz, zgromadzą ogromną ilość danych. Od lat, wiesz, oni bardzo dobrze znają Polaków, bo ich po prostu badają Czyli od lat. Kaczyński ma rację, że nie ma Słuchaj, złudzeń. Kaczyński czyta książki nawet krytyki politycznej. Kaczyński reklamował Piketty'ego, mówiąc, to jest wprawdzie książka wydana przez krytykę, niestety, ale, i tu już mówił, słuchaj, Morawiecki w exposé cytował nasze książki, wiesz. Problem polega na tym, że oni niestety odrabiają lekcje, a wiesz, apelowanie do opozycji, żeby robiła choćby takie podstawowe rzeczy, typu geografię polityczną, wiesz, coś więcej niż gazetowe sondaże,
To jest bardzo trudna rzecz i wiesz, i to się przez lata nie działo, może teraz jest trochę lepiej, ale z tego co wiem, to były takie rzeczy, wiesz, zawsze intuicja Tuska, która jest rzeczywiście niebywała, ale zawsze to było oparte na intuicji Tuska, ale wiesz, intuicją no nie możesz wszystkiego, nie możesz szczególnie niuansów Ta książka jest, mam poczucie... Myśmy to zrobili, żeby trochę nadrobić tę lekcję. Znaczy, ta książka jest w jakimś sensie potwornie fatalistyczna, to znaczy człowiek czyta... Nie, chodzi mi o to, że wszystko tutaj... Te całe nasze wybory odbędą się na takim podglebiu, że wszystkie te zawsze te rozbiory, okupacja, komuna wychodzi nam bokiem, że w zasadzie nie do przewalczania. Słuchaj, no bo wychodzi, wiesz, w 20-leciu międzywojennym rozbroiliśmy sobie sami demokrację, teraz robimy to samo. Jeszcze przed zaborami to przecież naprawdę nie jest tak, że to było państwo, które najpierw dokonało implozji, a później się pojawiły rozbiory. Słuchaj. Proszę, ale jednocześnie mówisz, że ten elektorat pisowski nie jest głupi, że on nie ma złudzeń i że nawet nadmiernie nie idealizuje tej partii. Ja bym powiedział, nie, absolutnie, absolutnie. O telewizji publicznej ma jak najgorsze zdanie, jest dość progresywny. Wiesz, to jest elektorat wcale nie głupi, tylko taki elektorat, który uważa tak, rozgląda się na boki. Czy progresywny elektorat, który można podpuścić na gejów, uchodźców? Tak. Nie licz na to, że to założenie, że wyborca jest spójny w poglądach, jest absurdalne. Nie jest. To zależy od bardzo wielu rzeczy, wiesz, sytuacyjnych, takich jak gdzieś, jak to wygląda lokalnie. To jest taki elektorat, po prostu nikt nie ma spójnych poglądów. Znaczy statystyczny Polak może, jak sobie go wyobrazimy, wiesz. I to jest, ale to też jest złudzenie. Słuchaj, ludzie jednak patrzą na to, w jakich warunkach żyją. To, co myśmy zdefiniowali jako podstawowe dwa problemy w Polsce, to jest po pierwsze bardzo słabo zakorzeniony liberalizm polityczny, który sobie może zapisać w Konstytucji, ale jak on nie będzie zapisany w duszach, wiesz, tak jak jest przez kolejne pokolenia... Wiesz, to od razu możesz zadać pytanie. Możesz zadać, bo ja ci nie pozwolę, dlatego że muszę skończyć to, bo to inaczej tego nikt nie zrozumie. Liberalizm polityczny mamy w Konstytucji, ale on był nawet w stalinowskiej Konstytucji. Natomiast jak nie staną za nim ludzie, a u nas jednak stanęli, ale krótko, mało, nielicznie. Zobacz, jak w Izraelu 30 tygodni ludzie chodzą setkami tysięcy. U nas te protesty były w gruncie rzeczy rachityczne, a na prowincji były w ogóle niezrozumiałe. Więc jedna rzecz to jest ten liberalizm polityczny, o którym się dużo gadało, mało robiło. Masz jedną lekcję WOS-u, która sobie gdzieś tam, wiesz, nikt o niej nie wie, wiesz. Nie było tu żadnej takiego ruchu na rzecz edukacji obywatelskiej, jak był na rzecz autostrad. I wiesz, efekt jest taki, jaki jest. Druga rzecz, która jest jakimś grzechem pierworodnym Polski i w ogóle mało zauważonym, to tak naprawdę myślę, że myśmy dopiero wynieśli jako taki temat, wiesz, do sfery publicznej, to jest nasze parterowe zaufanie społeczne. Słuchaj, ludzie nie ufają najbliższej rodzinie. Jak masz tak... Rodzinie akurat ufają z badań. Ale zdziwiłbyś się. Słuchaj, jest tak, że ludzie nie ufają nie tylko państwu, ale sobie nawzajem. Teraz zobacz, jak w takich warunkach może wyglądać racjonalny wybór polityczny. To znaczy, jeśli nie ufasz ani państwu, ani innym, no to zaczynasz kombinować. Ale Jarosławowi ufasz, tak? No wiesz, ufasz na przykład, jak jesteś elektoratem cynicznym, to ufasz, dopóki coś dostajesz. Jak przez, wiesz, na przykład to, co zagroziło PiS-owi, to była inflacja dopiero. Słuchaj, myśmy zbadali, w pewnym momencie pomyśleliśmy sobie tak, jak jest taka skrajna polaryzacja polityczna i nie da się, wiesz, zabierać wyborców z jednej strony na drugą, no to się przyjrzymy tej grupie niezdecydowanych, albo co odpadli od PiS-u, wiesz, takie tam 20% ludzi. I słuchaj, w populacji Polski jest 12% ludzi, którzy głosowali na PiS, ale już później nie chcą. Zapytaliśmy ich o powody i po pierwsze 70% nie potrafiło podać powodu, więc to jest taka słabe odpadnięcie od PiS-u, oni mogą być do odwoływania, to jest zła wiadomość. A zapytaliśmy tych już resztę, co was odsunęło od PiS-u? 10% inflacja, ale na przykład w sprawy światopoglądowe po 2%, prawa kobiet 1-3%. I 0% ludzi, którzy by odpadli od PiS-u z powodu sądów. Rozumiesz? Zero. Połowa programów w mediach jest o tym. Czyli opozycja, poczekaj, mówiąca o prawach kobiet, o konstytucji trafia i praworządności swoich. Trafia do swoich, niestety. Najbardziej, takie największe osiągnięcie Kaczyńskiego w polityce, osiągnięcie w cudzysłowie, bo osiągnięcie kojarzy się z czymś pozytywnym, to jest to, że on
od pierwszego PiSu do drugiego nauczył się tyle, że wyemigrował z poparciem na prowincję. Całkowicie. Pierwszy PiS, jak doskonale pamiętasz, to była partia mniej więcej inteligentna, inteligencka, konserwatywna. Cultural party, właśnie taka ludowa. Dzisiaj, zanim tutaj przyszedłeś, to patrzę na ulicy naprzeciwka z knajpy wychodzi Wiesław Walędziak i myślę sobie, no są inny, on przecież pracował nad pierwszym statutem. No oczywiście, sam Radek Sikorski, wiesz, Paweł Kowal, no to są wszystko ci politycy, którzy dzisiaj uchodzą za tych najbardziej eksperckich, inteligentnych, wiesz. A to byli ludzie, wiesz, którzy byli na najważniejszych stanowiskach w pierwszym PiSie. I teraz co Kaczyński zrozumiał? Kaczyński rozumiał, że w takim, jak będzie miał taki przekrój społeczny, to będzie zawsze, to nie będzie mógł być, wiesz, takim bezwzględnym populistą, nie musiał używać słowa populista, ale nie będzie mógł utrwalić swojej władzy. Przegra tak, jak przegrał w 2007. Czyli trzeba iść teraz na stałe, do ściany całkowicie. I teraz co zrobił? Nawet nie tyle do ściany w sensie ideologicznym, tylko on wyrzucił elity z partii, albo tak zrobił, żeby one same odeszły, a następnie wyrzucił elity z elektoratu. Oparł się całkowicie na sporze prowincji z elitami. Dlaczego ta prowincja mu się tak podobała? Bo to są dwie sprawy. Najsłabiej zakorzenione zasady liberalizmu czy demokracji i największe potrzeby socjalne. Jak on ma tak, że ma 60% na wsi, a Platforma 6, a tak bardzo długo było, nie wiem jak to dzisiaj wygląda, musiałbym zajrzeć. No to wiesz, to możesz sobie niszczyć państwo. Ja mówię inaczej, że wiesz, my jeszcze w miastach nie wyszliśmy do lokali wyborczych, a Kaczyński już ma większość w Sejmie. Słuchaj, prowincja jest większa niż elity. Tam mieszka 60% ludzi. Tam rzeczywiście te resentymenty są duże. Tam wiesz, to jest taki elektorat, który naprawdę dla populisty jest jak uczta. To znaczy wiesz, no możesz sobie robić wszystko z państwem, co chcesz. To jest co więcej. To jest elektorat, który na przykład, jak popatrzymy, jak wyglądał stosunek Polaków do korupcji kiedyś. Słuchaj, Polska to był najmniej skorumpowany kraj w Europie Wschodniej. Praktycznie bez oligarchów. Ale paru kulczyków było, wiesz, ale duża część z tych oligarchów w ogóle nie chciała się blatować nawet z państwem. Niektórzy w ogóle, jak Czarnecki, są prześladowani przez państwo. I teraz masz tak, że nagle, i wiesz, Polacy bardzo tacy byli, wiesz, bardzo źle patrzyli na korupcję polityków. Natomiast teraz się tak porobiło przez tą polaryzację, czyli tak jak ci mówiłem, społecznej polaryzacji dokonał Kaczyński i za tym poszła polaryzacja polityczna. I ludzie, jak widzą, że jest na przykład Villa Plus, to oni, nie, wiesz, to elektorat PiS-u wcale na to źle nie reaguje, bo on myśli sobie tak, wspieramy swoich. To jest nasza partia jest mocniejsza. To co się będziemy obrażać na to, że jakieś fundacje, stowarzyszenia czy ludzie wokół tego obozu dostają kasę? Przecież jak przegramy... Podsumowując, to mówiąc nie językiem naukowym, Kaczyński poszedł na chama i na tym skorzystał, tak? Kaczyński dość subtelną grę wykonał, żeby rzeczywiście zdominować tę prowincję i pozbyć się balastu elit. No bo zwróć uwagę, kolejny przykład. To, że oni się zachowują tak ostentacyjnie, brutalnie, na przykład Czarnek. Weź sobie... To się też podoba to na tej prowincji. To jest tak jak z Trumpem. Trump jak robił rzeczy skandaliczne, to wiesz jak to ludzie odbierali? Także on jest też przeciwko elitom. Elity go krytykują, telewizje go krytykują, wiesz. Ludzie się tego brzydzą, tak jak się nami brzydzą. Tak sobie może pomyśleć wyborca Trumpa. I tymi skandalami, tymi aferami de facto PiS zbudował sobie więź z wyborcami, bo wyborcy myślą tak, wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. To jest wróg elit, oni go, krytykują. Bo nas nie lubią. Czyli to musi być nasz człowiek, wiesz. A jednocześnie mówisz, że gdzieś u źródeł, praźródeł problemów jest to, że się nie przyjął tu ten liberalizm. No a w innym punkcie piszesz, że jesteśmy de facto społeczeństwem postfeudalnym, co nieuchronnie prowadzi mnie do pytania, jak nawrócić społeczeństwo postfeudalizm na liberalizm, którego ono nie lubi, nie czuje. Po pierwsze, wreszcie zacząć o tym myśleć, wreszcie postawić to jako priorytet, a tak nigdy nie było. Słuchaj, to co na przykład zaszkodziło nam strasznie, to jest to, że zawsze jak walczyliśmy o niepodległość, to spychaliśmy inne sprawy na boki. Ja myśmy to pokazali bardzo dokładnie, jak liderzy walki o niepodległość od 200 lat mówią,
wszystkie spory ideologiczne to nie jest temat na dzisiaj. My musimy przede wszystkim trzymać się razem. Jest czy jedna Polska, jedna... jest w tym nurcie? Słuchaj, że musimy pokonać PiS, a ja nie jestem takim wrogiem antypisu, dlatego że antypis to jest naprawdę jedyna masowa emocja. Możemy się brzydzić tym, uważać, że to jest mało ambitny program i w ogóle taki reaktywny, ale prawda jest taka, że dla ludzi to jest jedyny poważny problem w takim sensie, że ta część opozycyjna naprawdę przede wszystkim pierwsze, co chce, to obalić Kaczyńskiego. Się nie można na to obrażać. Wiesz, dla ludzi tak naprawdę jest jedna partia na opozycji. To o czym według ciebie będą te wybory? Są i będą te wybory? To będzie plebiscyt, to znaczy albo będzie PiS tu rządził dekady, albo będzie ten kraj jednak częścią jakiejś zachodniej Europy. Krótko mówiąc, tylko wtedy, Tomek... No. Może dokończyć tę myśl, czy w praktyce będziemy mieć referendum z czterema prawdopodobnie pytaniami, z których najważniejsze będzie to pierwsze, tak? Tak, oczywiście, ale bezdyskusyjnie, to znaczy, wiesz... Jak Hołownia czy zaczyna wiesz, jakieś takie pomysły, które szkodzą jedności opozycji, to jest tak samo przez tę część opozycyjną krytykowane jak Kaczyński. Wiesz, to widać, no słuchaj, włącz sobie cokolwiek i zobaczysz, jak opozycyjni wyborcy mają dość Hołowni za to, że jest... Za zdrajcy piąte kolumny. Za to, że jest łamistrajkiem po prostu, wiesz, bo Hołownia sobie myśli może, ale na podstawie jakichś badań, których nigdy nie pokazał, że on ma jakichś swoich wyborców, którzy nie chcą... Wczoraj znowu powiedział, że ma 18% potencjału. No to nie wiem, może cukru we krwi, no ale nie wiesz, nie, no nie poparcia już dzisiaj. Tylko jedną rzecz chciałem, żeby wybrzmiała, bo znowu jakby trochę spychamy na margines i przez to później kończymy z populistami. Ta książka rzeczywiście jest nazywana thrillerem socjologicznym. Rzeczywiście dla wielu ludzi ona była lekturą z jednej strony ciekawą, bo że tak ludzie o tym piszą, ale też przykrą, bo ona bardzo trudne rzeczy nam mówi. Ale z drugiej strony ja się bardzo starałem, żeby w zakończeniu jednak napisać, że to wszystko jest do odrobienia, tylko że to nie może się kończyć na wyniku wyborczym. Że jak już ten PiS zostanie pokonany. Dekada ciężkiej pracy. Mamy trzy kroki przed sobą. Jeden to jest polityczny, wygrać wybory. Drugi to jest instytucjonalny, czyli przywrócić praworządność, naprawić te instytucje zniszczone. Ale trzeci, to jest najważniejszy, dlatego wiesz, żeby ta Polska przetrwała, to jest jednak taki moment, wiesz, jakiejś przemiany społecznej, czyli postawienia na poważnie. I mówię tu o mediach, o szkole, o NGO-sach, o instytucjach kultury. Na takie wychowanie społeczne, znaczy na to, żeby ludzie rozumieli, identyfikowali się, widzieli czyli w tym swój interes. Z tego, co wynika, że musimy pokonać Kaczyńskiego, tak, żeby mieć szansę wygrać z Kaczyńskim. Jak wygramy z Kaczyńskim, to bym chciał, żebyś ty, żeby i wiesz, ludzie w TVN-ie, żeby ludzie, wiesz, w Gazecie Wyborczej, w Newsweeku, oczywiście część to robi i wiesz, ale żeby to były tematy numer jeden, to znaczy to, jak rzeczywiście my mamy stać się społeczeństwem zachodnim w sensie mentalnym, a nie w sensie ilości autostrad, wiesz, ilości stadionów. A jednocześnie wiesz. Gdzieś w książce piszesz, że ten długofalowy, długookresowy trend taki i dokładnie jest, tylko że załamuje się w zderzenie z krótkoterminowym. To jest jeszcze nie temat, ale bardzo dobrze, że go wyciągnąłeś. To znaczy, bo my stajemy się coraz bardziej progresywnym społeczeństwem. To jest kolejny paradoks, który my tu wyjaśniamy. To znaczy, ludzie są coraz bardziej liberalni. Wiesz, aż jest, ludzie są coraz bardziej złośliwi. Stają się tak bardzo liberalni, że młodzi Polacy tak. Wolą Konfederację niż Lewicę. Tak? A wyobraź sobie, że nawet wyborcy Konfederacji są duża część z nich jest progresywna, feministyczna, wiesz, rozumie problem z ociepleniem klimatycznym, ale wybiera to... A dlaczego nie chcą Lewicy? Najpierw powiem ci, dlaczego chcą Konfederacji, bo Konfederacja też ma swoje 500+. Konfederacja ma konkretny transfer ci do zaproponowania, czyli ci nie chce zabrać tych pieniędzy. Oni mówią, obniżymy ci podatki, ludzie myślą o tym, że będę miał kasę. I dlatego Konfederacja rośnie, plus rośnie niestety na tym resentymencie antyukraińskim, który my już żeśmy opisali z rok temu w tych takich dużych badaniach Polacy za Ukrainą, ale przeciwko Ukraińcom. I żeśmy mówili, jak nie zaczniemy dyskutować też o problemach na rynku mieszkań, na rynku, wiesz, też matrymonialnym, najbardziej nielubiącą grupą wobec Ukraińców to są młode kobiety polskie.
Bo rynek stał się zbyt konkurencyjny? No tak, no wiesz, no słuchaj, no to są rzeczy ważne w życiu, wiesz, ale także, wiesz, i jak o tym nie zaczniemy mówić, to wsiądzie na to ktoś radykalny i na to pojedzie. Już PiS teraz zaczyna wsiadać na to. Czy to będzie konik ostatnich dwóch miesięcy? Ale może być. Zwycięski? I wiesz, i przychodzą nas ludzie i nam mówią, no ale tu w sondażu ciągle 60 parę procent Polaków jest bardzo za tym, żeby pomagać Ukrainie. Dobra, tylko jak z nimi pogadasz, bo wiesz, ludzie w sondażu mówią... To znaczy, tylko wiesz, bo ja sobie zawsze w tym momencie zadaję pytanie, czy ludzie chcą za tym, żeby pomagać Ukrainie, czy żeby dogodowalić Ruskim? To jest trochę oczywiście, to samo, ale nie do końca. Oczywiście, oczywiście, że tak. I nie miejmy tu złudzeń. Znaczy, wiesz, bo myśmy aż tak nie miłowali Ukraińców wcześniej. Zwróć uwagę, że ta emigracja, czy uchodźcy z po 2014 roku byli fakty, no to nie, oni nie integrowali. Znaczy, to nie było tak, że polskie społeczeństwo przyjęło z otwartymi rękami jakiś proces integracji do Zachodu. Ukraińcy żyli z Ukraińcami, Polacy z Polakami. I to były, wiesz, ja rozmawiałem, a bardzo dużo takich rozmów przeprowadziłem, wiesz, do badań, nie do badań, z, na przykład z ludźmi, którzy tu żyli, z młodzieżą, która tu żyła, wiesz, od 5 lat, 7 i wiesz, i mieli problem przy maturze. Ja mówię, no ale zaraz, znaczy, żyjesz tu tyle lat, to masz jakiś przyjaciół, wiesz, Polaków, mogą ci pomóc, wiesz, odrabiać lekcje z tobą i tak dalej. A słyszałem, my tu nie mamy żadnych przyjaciół Polaków. Także, także trzeba tu być realistą. Miłości tu było druk serca. Ale na przykład po odruchu serca było też oczekiwanie wdzięczności. Jak tu się okazało, że nikt nie pada na kolana, no bo w sumie też dlaczego, wiesz? Znaczy jak pan przydacz mówi coś, co jest głupie politycznie, to wyraża, że oni mają emocje, tak? Że oni są za mało tak. Wdzięczni, tak? A to jest, no to jest taki absurd. Oni bronią niepodległości Polski. To wiadomo, oni giną, a jakby oni nie ginęli, to my byśmy ginęli. Więc te podziękowania to tu w drugą stronę powinny iść. Wiesz, no my dziękujemy im, że bronią Polaków, bronią Europę, osłabiają Rosję. Największa inwestycja w obronność w Polsce i bezpieczeństwo w historii. Oczywiście, to są wszystko pieniądze, no, najlepiej wydane możliwe pieniądze, szczególnie z polskiego punktu widzenia, jakie mogą być, tylko że za to dzięki to powinno być w drugą stronę. A takie, wiesz, taka primadonna, jak ten przydać, czy wiesz, któryś z tych innych ćwoków, będzie, wiesz, będzie tutaj opowiadał i oczekiwał jakiejś wdzięczności albo milczenia, albo żeby go ktoś przeprosił, pocałował jeszcze w coś, to wiesz, to są rzeczy żenujące po prostu. Żenujące. Polska jest bardziej endecka czy populistyczna, jeśli to można albo powinno się rozdzielić? Część jest endecka, chociaż to już są dość stare, wiesz, stare czasy, a część jest jednak no, taka cyniczna i to wynika naprawdę z konkretnej historii. I teraz tak, no ja bym chciał, i tu też trochę apel do ciebie, Tomek, żebyś ty schodził pod powierzchnię. Znaczy na powierzchni jest jakaś walka polityczna, ale pod powierzchnią są jakieś procesy społeczne, które jakby uwarunkowują to, że później ludzie głosują tak, a nie inaczej. I jak my nie zejdziemy tam, to będziemy mogli tylko nawalać tych pisowców. Czy nie uważasz, że lepszym tytułem niż społeczeństwo populistów byłoby populiści społeczeństwa? Nie, myślę, że to jest bardzo dobry tytuł, bardzo ładny i on dokładnie pokazuje to, o co nam chodziło. To znaczy, że to nie, bo wiesz, jak ludzie, jak dotąd analitycy czy dziennikarze myśleli? Populizm to jest Kaczyński. Słuchaj, do tego stopnia, że te oczekiwania, że on umrze, badanie mu zdrowia cały czas. A Tusk też, tak? Słuchaj, nie będzie Kaczyńskiego, będzie inny. Bo to warunki społeczne. A Tusk jest? Ale w jakim sensie? No bo ty stawiasz na tezę, że de facto jest na tyle, na ile musi być. Na tyle, na ile musi być, bo słuchaj, bo niestety gorszy pieniądz wypiera lepszy. Przechodzą populiści, niszczą reguły gry. Jak chcesz z nimi wygrać, to możesz się zajmować przypominaniem o regułach gry, tylko oni cię w tym czasie zniszczą. Wobec czego Tusk bardzo dobrze robi, że używa populistycznych zagrywek do tego, żeby populistów pokonać. Ja to popieram pełnymi rękami. Uważam, że 800 plus, a także jego taki krytyczny, czy taki powiedziałbym wytrącający z ręki te uchodźcze argumenty PiS-owi,
dość jednak mocna i taka wydająca się, że bardzo nieprogresywna postawa Tuska w sprawie uchodźców, to jest populistyczna zagrywka, żeby tego populistę pokonać, Kaczyńskiego. Także wydaje mi się, że wiesz, że to jest niezbędne i nieuchronne. Z tej książki wynika, że opozycja ma bardzo podgórkę z różnych względów. A jakie opozycja ma zasoby w tej grze? No po pierwsze, rzeczywiście jakimś zasobem są te triki populistyczne i się tu nie ma co, wiesz, oblewać rumieńcem albo brzydzić albo coś, tylko w polityce no niestety trzeba być skutecznym, a my mamy nie tylko politykę, ale mamy wojnę tutaj domową. Bez broni jeszcze, ale to jest wojna domowa. I wiesz, i oni są nie przeciwnikami politycznymi, tylko wrogami demokracji, wrogami wolności, wiesz, ludźmi, którzy w trzeciej, w czwartej kadencji przyjdą po ciebie, przyjdą po mnie. I wiesz, jak ja widzę, co oni piszą, wiesz, na Twitterze ich ludzie, to nie jest już mowa nienawiści. Wiesz, ja mam tweetów o tym, że trzeba mnie w kwasie solnym rozpuścić, albo wiesz, albo wsadzić mnie do więzienia. Jak jakiś wiceminister Jabłoński, czy jakiś inny się mną zajmuje, to on zaraz dostaje serię, wiesz, takich odpowiedzi na Twitterze, że on się, wiesz, zamiast stękać, czyli zamiast mnie krytykować, to trzeba mnie, wiesz, do więzienia wsadzić, albo wiesz, zlikwidować. I tutaj, wiesz, ale tylko jeszcze jedna rzecz. My pisaliśmy o całym społeczeństwie, dlatego że to nie jest tak, że populizm nie wpłynął także na tę naszą stronę. Wpłynął. Nasza strona też straciła nerwy. Po naszej stronie też się pojawia mowa nienawiści. Tylko oni już przeszli jeszcze na kolejny etap, to znaczy wzywania do przemocy, akceptowania przemocy. Myśmy niestety doszli do etapu mowy nienawiści, ale ja to też rozumiem. A propos mowy nienawiści, mówisz, że elektorat PiS-u nie jest taki głupi i nie kocha wcale TVP, ale jednocześnie słyszymy to od lat, nie znosi to, ale to mówi językiem TVP, mówi paskami. Niekoniecznie. Nie, to ty słyszysz tych fanatyków, bo oni są najaktywniejsi. Ale cała masa wyborców, która się nawet niekoniecznie musi przyznawać do głosowania na PiS, dlatego zawsze na te sondaże trzeba uważać, bo PiS jest tam raczej niedoważany. Natomiast no to są wyborcy raczej schowani, to znaczy tacy, którzy, wiesz, którzy się nie afiszują z głosowaniem na PiS, którzy widzą w tym swój interes, którzy nie widzą też, nie są jakoś bardzo przywiązani do tych ideałów, o których my mówimy, bo też skąd mieliby być? Wychowali się, wiesz, w takich miejscach, wiesz, w takich warunkach, w których, no nie, wiesz, ja podam ci przykład. Co, ja miałem kiedyś napisać tekst do księgi takiej wspominkowej dla Alika Smolara i miałem w ręku przypadkiem w samolocie. Jedną książkę kupiłem na Okęciu, a drugą miałem w ręku. Jedna to były badania socjologiczne nad biografiami ubeków, a druga to była książka, która była zbiorem wywiadów z opozycjonistami. Słuchaj, ja patrzę, a tu masz tak. Tu masz ludzi, którzy cały czas opowiadają, poza jednym czy dwoma przypadkami, jak to, wiesz, dziadek sadzał na kolanach, opowiadał o powstaniu styczniowym, wiesz, śpiewało się piosenki takie właśnie, wiesz, zaangażowane i tak dalej. A tu masz ludzi, którzy przychodzili z małych miast, z patologicznych rodzin, z, wiesz, sieroty, dla których wstąpienie do UB to nie jest jakiś problem honoru. W ogóle nie ma w ogóle myślenia o tych kategoriach, tylko jest myślenie o mieszkaniu, o samochodzie, o jakimś w ogóle awansie społecznym. I lanie tych AK-owców to też nie jest problem. Wiesz, na jakim się wmówi, że to są wrogowie Polski, a skąd oni mają, wiesz, w sumie wiedzieć, że tak nie jest. AK to był inteligencki projekt. Dlaczego Kaczyński się przestał mówić o powstaniu warszawskim, zaczął mówić o żołnierzach wyklętych? Bo AK mu przestało się podobać, dlatego że to nie jest coś, co trafi do jego wyborców. To był AK było za czasów pierwszego PiSu. Wtedy można było z tego budować jakąś propagandę taką historyczną. Ale teraz to już są żołnierze wyklęci, w których se wszystko możesz wstawić, co chcesz. Więc wiesz, więc to naprawdę tu masz w pewnym sensie jakiś rodzaj walki klasowej. A propos walki klasowej i mówisz, że tego starcia użyłeś sformułowania wojna domowa, to, że tak powiem, co jest dozwolone po naszej stronie, jeśli jest wojna domowa, dozwolone, a nawet konieczne. Poważne, język brutalny, ostry, kategoryczny jest dozwolony albo niezbędny? Słuchaj, no zgadzam się, że to jest problem i tu niestety trzeba nawigować między Skylą a Charybdą, czyli w taki sposób, że z jednej strony możemy się w nich zamienić. Więc pewne reguły trzeba szanować, wiesz. A nie możemy im ustąpić jednocześnie. Ale też nie pokonamy ich, jak będziemy myśleli o ideałach, a nie o skuteczności. Dlatego wydaje mi się, że na przykład Tusk naprawdę, wiesz, najlepiej się w tym zaczął orientować. No możecie mnie nazywać, że jestem miłośnikiem Tuska, albo że nie jestem, że już nie jestem lewicowo, albo że jestem takie śmaki. Słuchaj, jedno i drugie nie jest epitentem u mnie. Natomiast nie, rozumiem. I to jest kompletnie wszystko jedno. Mnie interesuje, kto wygra z Kaczyńskim.
A czy to będzie, wiesz, lewica, czy to będzie Tusk, nawet jakby to miał być Hołownia, wszystko dobrze, wiesz, byle rzeczywiście uratować to państwo. A czy jakbyś miał zgadywać na podstawie swojej wiedzy i tak dalej, to bardziej prawdopodobne jest to, że odwojujemy Polskę w batalii z PiS-em, czy bardziej prawdopodobny jest wariant PiS plus Konfederacja, czyli zanurzanie się zupełnie w jakąś kałużę. Na dziś to wygląda bardziej, że PiS i Konfederacja. Z różnych powodów. No, naprawdę podstawowym problemem, możecie się brzydzić albo nie brzydzić tym sformułowaniem, jest brak jednej listy. Bo ludzie czasami myślą, że jedna lista to jest tylko problem tego, wiesz, takim arytmetyczny. A to jest bardzo przede wszystkim problem psychologiczny. To znaczy, jakby powstała jedna lista i dodałbyś te procenty i trochę odjął, bo część ludzi się ta jedna lista nie spodoba. Ale natychmiast jest przewaga nad PiS-em. Jest znane zjawisko, że ludzie dołączają do silniejszego i ono jest zjawiskiem społecznym nieusuwalnym z życia społecznego. I to jest od razu jedna rzecz. Po drugie, jesteś w stanie Hołownię do tego przekonać? Hołownię to ja nie wiem, czy można do czegoś przekonać. On ma swoje badania, nigdy nie pokazał. No już dobra, zostawmy Hołownię. Na czym polega jedna lista? Jedna lista polega oczywiście arytmetycznie i ona ma uzasadnienie przez to, że paraliżuje tę zasadę Donta i daje nadwyżkę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są te psychologiczne czynniki, o których powiedziałem. Ale trzecia rzecz to jest koniec tych idiotycznych konfliktów na opozycji. No zobacz, ile na to idzie energii. Zobacz, jak to zniesmacza ludzi. Zamiast Kaczyńskim to się trzeba zajmować Kosiniakiem i Hołownią. Ale jednocześnie mówisz dość konfliktów, ale jednocześnie mówisz o tej szalenie mocnej emocji na przykład wobec Hołowni, jak piątej kolumny. No tak, ale to jest dlatego, że oni tej jednej listy nie chcą. To znaczy ludzie naprawdę na dole, w każdym elektoracie, każdej partii opozycyjnej jest większość ludzi za jedną listą. Czyli jak tego nie robisz, to obrażasz swój własny elektorat. Dlatego spada Hołowni i PSL-owi. To nie jest tak, że to się z nieba wzięło. To jest dlatego, ludzie w pewnym sensie sami sobie chcą stworzyć tą jedną listę, gromadząc się wokół największego. Nie chcesz Hołownia, to ci połowa elektoratu od razu odpada, a druga połowa będzie odpadać powoli. Czyli nie wierzysz w jego teorię pod tytułem, że mamy na dzień dobry 10-11 i będziemy szli teraz w górę? No nie wierzę, no zresztą nie wiem, czy ktokolwiek wierzy. Może on wierzy? Nie wiem, słuchaj, no nie wiem, wiesz. Nie wiem, ale na pewno jest to problem. Ja dość ostrych sformułowań wokół tego użyłem. Mogę to jeszcze raz powtórzyć. Zdrajca, tak? Jeśli. Zdrajca czy głupiec? Jeśli przegramy przez to, no to jest człowiek, który trafia do historii zdrady w Polsce. A wyborów prezydenckich nie przegraliśmy już przez to, bo nie był w stanie poprzeć czas. No właśnie, nie, oczywiście, no i to jest dla mnie rzecz kompletnie niezrozumiała. To znaczy, wiesz, no Polska płonie w takim sensie, że wiesz, że nie masz Trybunału Konstytucyjnego, zaraz będziesz miał Sądu Najwyższego, masz, wiesz, jakąś skrajną korupcję, masz zatrzymaną rzekę pieniędzy z Unii Europejskiej, masz skompromitowane państwo na arenie międzynarodowej, rozbrojoną najpierw armię, a teraz na chybcika, wiesz, zaopatrzaną w 500 hajmarsów, chociaż nigdy nie wyprodukowano na świecie 500 hajmarsów, do których trzeba ludzi, serwisu i tak dalej. Cena tego to jest 1/3. Więc masz Błaszczaka, który jest kompletnie niekompetentny, rakiety mu latają nad głową, on w ogóle nie wie, co się dzieje, wiesz, śmigłowce, no w ogóle wiesz, no sam to widzisz. Wiesz, przychodzą wybory, które są naprawdę bardzo, bardzo ważne i Hołownia nagle, wiesz, nie chce poprzeć Trzaskowskiego. No kto to zrozumie? Jedyne wytłumaczenie to jest takie, że on po prostu ma jakiś swój indywidualny plan. Może no tak, w tym planie... Ja tłumaczyłem w prosty sposób, że gdyby Trzaskowski wygrał, to Hołownia plany o prezydenturze musiałby odłożyć o dekadę. No wiesz, jedyne wytłumaczenie, jakie jest, jakieś takie poukładane, racjonalne, to jest takie, że on rzeczywiście myśli o przyszłych wyborach prezydenckich. Mm-hmm. Tylko tak kombinuje, żeby w tych przyszłych wyborach wylądować na dwucyfrowym wyniku, tylko to będzie 2,5%. Może jako kandydat PiSu? Nie, już nie przesadzaj, Tomek, ty tak przesadzasz, cholera. No, dlaczego nie? Krzywdzisz się sam. Dlaczego nie? Nie, no krzywdź się jak chcesz, ale to tak wiesz, ale po co od razu z niego PiSowca robisz, no? Słuchaj, no bo obiektywnie działa na rzecz Kaczyńskiego.
No tak, słuchaj, pamiętasz, czyja to była retoryka, wiesz, że subiektywnie tak, a no ja wiem, nie pamiętam, tak. ale, No właśnie, ale sam przez to przedstawiasz zarzuty na to, że no to tak, słuszna ale teza. one mają poparcie, wiesz, w takich faktach społecznych. To znaczy, że jeśli ten człowiek uniemożliwi powstanie jednej listy, a tego chce naprawdę ogromna większość tego opozycyjnego Ale społeczeństwa. mówisz, jeśli, to tak jakby to jeszcze był pod znakiem zapytania, czyli... No ale jeśli w tym sensie, że no mamy jakiś wynik wyborczy Ja przed rozumiem, sobą. ale jeśli też, ale Jesteśmy, czy przewidujemy. twoje jeśli... Na dzisiaj mogę powiedzieć, że jest łamistrajkiem. Ja wiem, tylko czy twoje jeśli nie oznacza, że gdzieś jeszcze masz w tle, z tyłu głowy nadzieję, że coś się Ja może nadzieję stać? mam, znaczy ja szczerze mówiąc cały czas wierzę w tę jedną listę. Tylko, że albo ją społeczeństwo samo sobie zrobi, wiesz, wyrzucając za burtę łamistrajków, albo ci już naprawdę, jakim próg wyborczy nie tylko zajrzy w oczy, ale zapuka do głowy od góry, to wiesz, no to ostatecznie przyjdą, wiesz, jakoś na jakąś Zawodowcem nie jedną jesteś, listą. ale jak zrozumieć partię człowieka, który ma tu pomnik 200 metrów stąd, tą partię jest jej legendą, która, że tak powiem, Mówisz o Witosie, o tak? PSL-u, tak? Która się odżegnuje od tego, co jest zawsze było jej fundamentem, czyli chłopski rozum. I raczej nie wchodzę, chłopi nie są znani z tego, że idą do kasyna i ryzykują Słuchaj, to wszystkim. jest partia bardzo zakorzeniona społecznie, chociaż oczywiście bardzo osłabiona i te więzi były pozrywane i pozastępowane przez PiS. Ale to jest, wiesz, no słuchaj, chłopski rozum to nie był zawsze taki rozum, wiesz, patriotyczny, w takim sensie, że jakby że to niekoniecznie musieli być państwowcy. Nie, ale Chłopski rozum, ja nawet pamiętaj, ja się dziwię, że oni nie odwołują się do swojego egoizmu nawet. chłopski rozum to jest rozum bardzo lokalny. To jest rozum też taki bardzo pragmatyczny. To jest taki rozum, że wiesz, że możesz się poukładać także z PiS-em. Słuchaj, też jak wiesz, ja nie wiem, jakie tam są ostatecznie motywacje. Myślę, że są bardzo różne. Natomiast wyobrażam sobie także, że te, wiesz, to jest też partia, która ma najbardziej taki zbliżony do PiS-u elektorat, bo to jest elektorat prowincji. Więc oni jeszcze jak ktoś ma jakieś realne uzasadnienie dla swoich działań takich, wiesz, przeciwko temu duopolowi, no to jeszcze to PSL, bo ono naprawdę ma takie 17, 20, 30% ludzi, którzy jak powstanie jedna lista, to odpadną do PiS-u. Tyle tylko, że D'Hondt to rekompensuje z nawiązką. Dlatego ja rozumiem częściowo Kosiniaka, ale jak wszystko policzyć razem, to go nie rozumiem. To znaczy, to naprawdę. A czy ten sentyment antytuskowy jest w elektoracie PiS-u bardzo, PSL-u, przepraszam, bardzo mocny? Tego nie wiem, ale też wiesz, no, generalnie Tusk miał dość duży balast i przez ten wiek emerytalny i przez różne rzeczy i myślę, że on w PSL-u też jakoś jest, tylko że wiesz, no, Kaczyński ma jeszcze większy antyelektorat, wiesz, wiceprezes PiS-u Macierewicz ma jeszcze większy antyelektorat, Ziobro ma jeszcze większy Znaczy, antyelektorat. historia polityki jest historią ludzi, którzy zdobywali władzę mimo Tak. negatywnego Ale jasne, elektoratu. nie przywiązujmy się do tego antyelektoratu. Albo jest też historią porażek ludzi, którzy mieli najwyższe poparcie społeczne. Jacek Kuroń to jest pierwszy z brzegu przykład. Człowiek kochany w Polsce, kochany. Naprawdę, który rzeczywiście z tymi Polakami przez lata transformacji był. I nagle, wiesz, 9% w wyborach prezydenckich. I przegrywa z jakimś Tymińskim. Także odklejmy się od tych, wiesz, kto ma jakie Nie, no poparcie. z Tymińskim chyba nie przegrał. Przegrał z Kwaśniewskim, A tak? tak, przepraszam, później z Kwaśniewskim, Mazowiecki przegrał, ale to jest No. też dobry przykład. To jest też dobry przykład. Więc wiesz, rzeczywiście już trochę było tam, ale jakby przykład jest dobry, to znaczy Kuroń ostatecznie dostał naprawdę wynik poniżej 10%, a był kochany. Także to takie, wiesz, badanie przez poparcie i przewidywanie, badajmy procesy społeczne, a nie porównujmy słupek ze Ale słupkiem. w jakim sensie według ciebie opozycja jest dziś silniejsza niż 4 lata temu? Czy to jest tylko Tusk, czy jeszcze coś?
Czy zmęczenie? No to jest w dużej mierze jednak Tusk, to znaczy silny lider, ktoś, kto też właśnie nie ulega takim. Słuchaj, jakby on się tak przejmował tym, co media o nim mówią, odbierają mu szansę co miesiąc. Nigdy się nie przejmował nadmiernie. To wiesz. Ani elitami, ani to by go już nie było. Znaczy, i on rzeczywiście pod tym względem to jest twardy, duży zawodnik, który też ma ogromne doświadczenie i który faktycznie ma też dystans do inteligencji i zawsze go miał. Wiesz, odejście z Unii Wolności to było odejście od inteligencji. To był jednak, i to jest taki polityk, który stara się nie mieć tego balastu, takiego idealizmu inteligenckiego. On złudzeń nadmiernych nie ma. Tak, może to lepiej sformułować niż ja. Znaczy, on rzeczywiście to jest polityk, który potrafi być bezwzględny. To jest polityk, który wie, jakie są warunki uprawiania polityki w Polsce. I się tego trzyma, niezależnie od tego, co mówią dziennikarze, co mówią elity, co mówią jego nawet zastępy. Także wiesz, także to na pewno jest duży plus. No a dalej, no to są już, wiesz, rzeczywiście, no to takie, nie chcę tego nazywać zużycie władzy PiS-u, ale no jednak taka destrukcja, którą oni się też, zaczęli potykać o własne nogi. Bo to, wiesz, to nie jest tak, że możesz być całe życie populistą i to się nie rozwali na końcu. To państwo naprawdę może zbankrutować. PiS-owcy z tak nieudolnymi kadrami mogą w pewnym momencie zacząć hamować, dlatego że pić trzeba umieć, kraść trzeba umieć nawet. A tam jest z tym różnie. I na dłuższą metę to im może rzęzić. Partia. Czy bardziej się boisz zgnielizny, gdyby wygrali oni? Czy bardziej uważasz, że prawdopodobna jest brutalna siła że to byłyby ostatnie wybory demokratyczne, a potem naprawdę, jak nie Bereza, to jakaś chamska siła? Nie, no ja uważam, że rozliczyć ich trzeba bezwzględnie, absolutnie twardo. To jest naprawdę zło, które nie może, wiesz, się, nie może bezkarnie odejść po tym, wiesz, raz oni złamali prawo. Oni mają krew na rękach. Kilkadziesiąt osób na granicy zginęło i ginie dalej. Ileś kobiet, wiesz, więcej ludzi zginęło przez epidemię, nieudolną politykę państwa, niż w Powstaniu Warszawskim. Wiesz, to są ludzie naprawdę, którzy... To nie jest tak, że trzymasz stery państwa i wiesz, i możesz tak robić idiotyczną polityką, żeby to nie kosztowało ludzi zdrowie i życie. Kosztowało. Więc to jest bardzo... To są tylko kilka przykładów, ale ile ludzi przez nich, ile im firm zbankrutowało, ile ludzi przez to w tym kraju czuje się obco jednak, wiesz, ile instytucji kultury oni zniszczyli i ludzie poszli na bruk. Wiesz, ile oni też, oni nawet próbują na wolność badań wejść. Taki minister edukacji jak Czarnek to ostatni raz był w zaborze rosyjskim. Dobrze, będą wybory w terminie? Słuchaj, tego nie wiem. No na pewno będą robić wszystko, żeby nie oddać władzy. No przecież oni sami wiedzą, co zrobili. I sami wiedzą, że duża część z nich albo większość po prostu zasłużyła na regularne więzienie. Także oni, wiesz, ja jeszcze o wynik wyborczy to się mniej boję. Bardziej się boję o przekazanie władzy w Polsce. A znasz Ukrainę, interesujesz się tym, czujesz Majdan w Polsce? To jest bardzo dobre pytanie. Na podstawie tego czy piszecie, w tym kraju możliwy jest Majdan? To jest bardzo dobre pytanie. To znaczy, czy jakby przyszło co do czego, to czy społeczeństwo tak jak nie bardzo stanęło za obroną liberalnej demokracji? Bo możemy się całować tak naprawdę nie ze społeczeństwem, możemy sobie oczywiście miłe rzeczy opowiadać, ale wiesz, ale te protesty... Władza przeczekała. Szybko się nauczyła przeczekiwać. Nie było tak wielkie, żeby nie było to szalenie, że bardzo trudne, nie? No nie, no niestety. Więc wiesz, czy jakby oni przyszli... A pamiętaj, że to nie jest tak, że dzisiaj się fałszuje wybory tak na rympał. Raczej przez różne manipulacje, wiesz. Tu trochę pozmieniamy geografię polityczną. Tu wiesz, słuchaj, wyobraź sobie, że jest 220 do 240, albo 225 do 235. To się, wiesz, zaprosi Brudziński z Kamińskim, wiesz, jednego za drugim posła. I przyniesie teczkę. Co na nich mają, przyniesie, tak? Przyniesie każdemu teczkę, bo każdy jakąś firmę miał albo coś. I wiesz, i to jest już, oni tak przekupują ludzi, oni tak zastraszają ludzi. I oni się w tym doskonale wyszkolili. Dlatego, wiesz... Dlatego jestem tak zły, wiesz, na takich łamistrajków. To znaczy, te wybory naprawdę trzeba wygrać
z takim zapasem, żeby oni nie dali rady z tych swoich machlojek przeprowadzić. Tylko kto to, wiesz, jakoś, ja nie wiem, czy oni tego nie rozumieją po stronie opozycji, wiesz, czy... Pytaj go, gościa ze ścianą. Nie wiem. Nie, wiesz... On czy... akurat rozumie. Nie, okej, tylko ja nie bardzo mogę, wiesz, na przykład ta, no, słuchaj, no ja cały czas nie widzę jakichś argumentów, a szukam ich, co powoduje, wiesz, tymi, którzy byli przeciwko jednej liście. Dobrze, powiedz, na końcu ty jesteś optymistą czy pesymistą? Zresztą no nie mam wyboru, no, żeby nie być optymistą. Natomiast staraliśmy się w książce wypunktować te wszystkie rzeczy, które są przeszkodami. No i przede wszystkim te, których nie widać w sferze publicznej. Wielkie dzięki. Dzięki. Dziękuję bardzo.